Cześć. Dzisiaj taki odcinek trochę o roślinach, trochę o nasionach. Kilka dni temu zamówiłem kilka fajnych odmian bananów. Jest to musa Thompsoni, 50 sztuk. Musa Itinerans Mekong Yant i musa Nagensium. Dzisiaj jeszcze przyszły kolejne 20 sztuk. Encetele Conchieti. Także będzie wysiewanie i postanowiłem kupić taką matę grzewczą 28 cm na 80 cm, już testowana, fajnie sprawdzona, fajnie daje. Wcześniej nasiona były trzymane na parapecie, ale wiadomo, parapet zimny, później trochę trzymałem na grzejniku, znowu było im za gorąco, musiałem podkładać pod te pojemniki coś, żeby no, ich nie przegrzać. I więc postanowiłem kupić taką matę. Fajnie się na razie sprawdza. Jest tutaj jest takie pokrętło, coś takiego jak termostat, regulacja temperatury. Grzeje od do 37 stopni, tak pisze producent. Ja nastawiłem na około 30 stopni. Ziemia jest cieplutka. W dotyku mata jest po całości jest ciepła. Także no, spróbujemy tym razem, jak to będzie. Do tej pory no, te wysiane były około 3 tygodnie temu. Na razie nic nie widać. Jak widzicie, nawet próbuję już w wacie trzymać te nasiona, bo moim zdaniem to nieważne, w czym są posiane, w jakiej ziemi, czy to będzie ziemia kokosowa, czy uniwersalna, czy byle miały dużo wilgoci. Do kiełkowania niepotrzebna im jest żadna odżywka, żadna super ziemia. Wystarczy im wilgoć. Także będzie wysiewanie. Oczywiście mata przyszła kilka dni temu. Od razu musiałem przetestować to na kilku roślinach. I tak, Borneo. Alokazja Borneo. 48 godzin od postawienia na macie wyskoczył liść od razu. Te liście fajnie się napompowały, sterczące, sztywne. No, dostała ciepło w nóżki i od razu i wygląda. Canna Tropicana, no, już ponad metr wysoka. Też stoi na macie. Też ją postanowiłem trochę podgonić. Już wysoka. No i Acuminata Lady Finger. Tak wygląda. Też już po postawieniu na macie wypuszcza kolejny liść. Tutaj wiem, wyciągnęła się troszeczkę. No wiadomo, w domu. I północne okno. Nie mam miejsca już na południowym oknie, dlatego stoi na północnym, no ale... Ale no wygląda jak wygląda. Fajnie wygląda. Matka zdechła. Ale jest odrost. I zmieściło się jeszcze kilka małych doniczek. Tu jest mały glaucumek, który też stał w miejscu. I po dwóch dniach wyskoczył nowy liść. To samo jest z tytanem. Tytan to już naprawdę wisiał z tej doniczki. Już myślałem, że będzie po nim, że padnie. I po około dobie ładnie podniósł się. Podlałem. Oczywiście trzeba częściej podlewać, bo wiadomo, ziemia z tej maty szybko paruje, bo jest ciepło. Tutaj mam jeszcze City Mansis Bengal Tiger i Musa Chessmani. Też te listki wyskoczyły ze dwa dni temu. Także polecam taką matę. Naprawdę super sprawa. Nie spodziewałem się nawet, że rośliny tak zareagują na ciepłą ziemię. Tutaj jeszcze jest Grand Nine, który zagęszcza się cały czas. Coraz wyskakują nowe liście. Ten się rozwinął dzisiaj. Ten zapewne się rozwinie jutro. Ten liść jeszcze z jesieni. Na razie nic nie ciąłem tutaj. Przy tej akubinacie.
zacząłem częściej podlewać i zauważyłem, że fajnie wyciąga wodę z doniczki. Kropelki wiszą, można to zauważyć na liściach. Tutaj mam alokazję kukulatę, która właśnie wypuszcza listek. Ten listek jest taki mały, ale spokojnie. Ten listek będzie taki albo i większy. Ona się później napompuje i ten liść będzie fajnie wyglądał. Tak wyglądają roślinki. No zobaczymy, co z tymi nasionami tym razem. Temperaturę ustawię około 30 stopni. Na tej macie dzień, noc będzie grzane. Także zobaczymy. Polecam taką matę, naprawdę super sprawa. Pozdrawiam i do usłyszenia. Cześć.